przyjmujemy pacjentów po 40 roku życia w celu przesiewowego badania prostaty pod kierunkiem różnych jego chorób, zarówno zapalnych, łagodnych, jak i w kierunku choroby nowotworowej. Pacjenci się zgłaszają, natomiast mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy. Mamy właśnie takie szkolenie dzisiaj, ponieważ zakupujemy zupełnie nowy sprzęt do biopsji, takiej bardziej zaawansowanej prostaty. Zabieg się nazywa biopsja fuzyjna prostaty. Fuzyjna, ponieważ łączy ze sobą obraz rezonansu, który musi być wykonany wcześniej, jak i w czasie rzeczywistym wykonywanego badania USG prostaty. W tej chwili jest to najbardziej precyzyjna metoda badania. Takich badań już wykonaliśmy więcej, natomiast w ramach pojawiania się zupełnie jeszcze nowej generacji sprzętu dzisiaj prowadzimy szkolenie zarówno dla nas, jak i dla lekarzy z całej Polski. Jest mniej niepotrzebnych wykonanych biopsji. Pacjent nie musi mieć wykonanych już kilku biopsji, wystarczy zrobić jedną celowaną i mamy rozpoznanie. Jest to stosunkowo nowa metoda w Polsce, wprowadzana na razie tylko w kilku miastach. Jest to metoda w większości miast jeszcze nie refundowana, ale są ośrodki, gdzie można znaleźć refundację i wykonać takie badanie na Fundusz Zdrowia, że tak powiem. Mamy kilku pacjentów, wydaje się, z całej Polski, którzy mają wykonane badanie typu rezonans magnetyczny. Będziemy dzisiaj po kolei każdego pacjenta omawiać, zbierać wywiad, no i wykonywać biopsję prostaty. Ta branża medycyny polega na współpracy między lekarzem urologiem i radiologiem, bo to jest tak, że lekarz radiolog opisuje nam dokładnie zdjęcie z rezonansu magnetycznego. Później również z lekarzem radiologiem wspólnie nanosimy kontury tego gruczołu okruchowego na program, który nam wykonuje tą biopsję, a pacjent przychodzi już bezpośrednio na samo badanie. Badanie trwa krótko, bo 15-20 minut, no i musimy tylko poczekać 2-3 tygodnie, więc jak najbardziej to jest bardzo rozwojowa i wydaje mi się, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o diagnostykę raka gruczołu okruchowego.